Witam Państwa bardzo serdecznie. Milena Adamiak. Dziś mamy 7 dzień lutego. Imieniny obchodzą Romuald, Ryszard i Teodor. W dzisiejszym pulsie regionu. Urząd Miasta wydał komunikat dotyczący podwyżki cen za odpady komunalne. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do oddawania krwi już w najbliższą sobotę. Zapraszamy na koncert zespołu Tortilla, który odbędzie się w hotelu Rondo. Straż przestrzega przed zagrożeniami występującymi w sezonie grzewczym. Samorząd miejski wydał komunikat dotyczący podwyżek cen gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością podjęcia uchwały Rady Miasta Kutno ustalającej nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniamy, że podwyżka opłat z 9 na 14 zł za odpady segregowane i z 15 do 20 zł za niesegregowane wynika przede wszystkim ze zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska. Są one ustalane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w formie rozporządzenia Rady Ministrów, a samorząd miasta nie ma na nie żadnego wpływu. Samorząd miejski uważa jednak, żeby powstrzymać radykalny wzrost opłat za odpady dla mieszkańców, rząd Rzeczypospolitej powinien utrzymać na stosunkowo niskim poziomie, a najlepiej obniżyć dziś obowiązujące stawki za korzystanie ze środowiska. Wtedy istniałaby możliwość niepodnoszenia albo wręcz obniżenia opłat dla mieszkańców. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do oddawania krwi. Osób w potrzebie jest wiele. Oddając życiodajny płyn możemy pomóc komuś wrócić do zdrowia, a nawet uratować jego życie. W najbliższym czasie odbędą się takie troszkę większe akcje, to znaczy 9 lutego na ulicy Królewskiej w godzinach od 10 do 12.30 będzie można przyjść i oddać krew. Każdy zdrowy człowiek ma w wieku od 18 do 60 roku życia z dowodem osobistym. Po zjedzeniu lekkiego śniadania, to jest śniadanie typu bułeczka z jakimś miodem, z masełkiem, wypiciu około pół litra płynów. Osoby, które są zdrowe, nie przyjmują żadnych leków. To jest jedna ekipa i taka akcja honorowego krwiodawstwa. Druga to będzie 14, zbliżają się walentynki. 14 lutego będzie to tutaj u nas na terenie punktu w godzinach 7.40, 10.30. Zapraszamy tak samo wszystkich zdrowych osobników chętnych, zwłaszcza teraz są ferie, więc byłoby fajnie, gdyby młodzież mogła, ma więcej czasu wolnego i mogłaby przyjść do nas i oddać tą krew. A krwiodawstwa to wiadomo, że to jest pomaganie ludziom i dlatego warto oddawać krew. Poza tym człowiek chyba czuje się lepiej, jeżeli coś zrobi dla drugiego człowieka. W tej chwili nie ma za dużo dawców, jak widać u nas na widzicie, że jest niewiele osób, było 9 osób, które oddało krew, a zapotrzebowanie jest duże, bo jest dużo oddziałów zabiegowych u nas w szpitalu. Poza tym są oddziały, na których leżą ciężko chorzy ludzie, jest anemizowanie i taka ilość krwi jest na pewno niewystarczająca. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zdrowych ludzi do oddania. To nie boli, to niewiele trwa, a można pomóc. 15 lutego o godzinie 19 hotel restauracja Rondo zaprasza na koncert zespołu Tortilla. Bilety do nabycia w recepcji w cenie 20 zł. Tortilla czerpie z bluesowych korzeni, jednak wyraźnie przełamuje narzuconą w tym nurcie konwencję, podążając własną niebanalną drogą. Efektem tego jest unikalny i rozpoznawalny styl, który cechuje szacunek do tradycji czarnoskórych wykonawców, rock'n'rollowa energia typowa dla białych muzyków oraz jazzowy puls. Koncert grupy Tortilla to piorunująca dawka bluesowych klasyków oraz wysoce energetycznych, żywiołowo wykonanych kompozycji własnych. Tortilla to zespół legitymujący się dużym doświadczeniem koncertowym w kraju i za granicą oraz znakomitym kontaktem z publicznością. Pamiętajmy o niebezpieczeństwach, które czekają na nas w okresie grzewczym. Szczególnie groźny jest trujący gaz niewyczuwalny ludzkimi zmysłami, czyli tlenek węgla. Tlenek węgla nie jest wyczuwalny przez zmysły człowieka. W naszych ulotkach jest to bardzo tak jasno wskazane. Tlenku węgla, czyli czadu, nie widać, nie słychać i nie czuć. Dlatego my jako strażacy
wskazujemy, aby nasze mieszkania zabezpieczać i doposażać w czujki odpowiednie. I jakie są to czujniki, jak one się dzielą i gdzie możemy je nabyć? Wyróżniamy, można by powiedzieć, takie trzy grupy czujników. Można spotkać czujniki dymu. Te czujniki zabezpieczają nasze mieszkanie i informują, bo ich taka rola jest, tak, o tym, że doszło do, powiedzmy, w naszym domu, tak, do zadymienia, czyli prawdopodobnie może dojść do pożaru i one nas tutaj, powiedzmy, informują o tym. Kolejna grupa to są czujniki tlenku węgla, których rolą jest, powiedzmy, tutaj informowanie nas w odpowiednim czasie o tym, że w naszym mieszkaniu pojawił się tak niebezpieczny gaz jak tlenek węgla, który, przypomnę, nie jest wyczuwalny przez nasze zmysły. Najlepszym rozwiązaniem są czujki tak zwane dualne, czyli posiadające dwa sensory, czyli czujnik, który jest odpowiednikiem tych tutaj czujników, czyli jest to czujka dymu i czujka tlenku węgla, czyli takie dwa w jednym. On nas zabezpiecza, czyli informuje, jego rolą jest jak najwcześniejsze nas poinformowanie o tym, że w naszym mieszkaniu istnieje zagrożenie z tytułu tego właśnie tematu. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program Trzy Pytania Do. Dziś naszym gościem będzie Tomasz Białobłocki, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Zapraszam. Może znaleźć się w trudnej sytuacji. Kupujesz w internecie? Zostałeś oszukany? Chciałbyś sprawdzić treść umowy? Obawiasz się zapisów drobnym drukiem? Pomoc dla Ciebie jest bliżej niż myślisz. W całym kraju funkcjonuje 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przyjdź, poradź się specjalisty, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nieodpłatna pomoc prawna to pomoc bliska Tobie. Informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej szukaj w najbliższym urzędzie gminy lub starostwie. Prezydent.pl. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie, temperatura minus 3 stopnie w Kutnie, 0 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. Thank you.
Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Trzy Pytania Do. Dziś naszym gościem jest Pan Tomasz Białobłocki, wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry Państwu, witam. Program Trzy Pytania Do polega na tym, że mamy pytania z trzech pól. Zawodowa, prywatna i pytanie niespodzianka. Może Pan oczywiście wybrać, które pytanie chciałby usłyszeć Pan jako pierwsze. Niespodziankę. Niespodzianka. Pytanie niespodzianka jest takie. Trudno, aby uszło uwadze, że bardzo często udziela się Pan na grupach, w grupie naszej miejskiej. Teraz bardzo dużo mówimy o mowie nienawiści. Pod postami często pojawiają się komentarze dwóch silnie spolaryzowanych grup. I czy warto czasami rzucać to ziarenko, które sprawia, że ludzie wręcz rzucają się sobie do gardeł? Dlaczego? Po co? To znaczy, nie chodzi o samo rzucenie ziarenka, a o zwrócenie uwagi na dany temat, że on istnieje i że jest naprawdę ważny. A to że ludzie reagują skrajnie z tej strony czy z tamtej, to zawsze występuje przy takich momentach, przy takich wydarzeniach, które są silne emocjonalnie, prawda, które wywołują właśnie skrajne emocje. Więc zawsze, jeżeli taki temat się rzuci, no to te emocje się pojawią. A czy warto to rzucać? Wydaje mi się, że tak, no bo wtedy wzrasta świadomość ogólna ludzi, społeczeństwa na dany temat, prawda? Jeżeli na przykład ostatnio mieliśmy na uczelni szkolenie antyterrorystyczne. Jeżeli wrzucam na przykład link, jakiś post związany z tym szkoleniem, no to ludzie zaczynają to oglądać i wzrasta jakaś taka ich świadomość na ten temat. I tak samo jest z tematami innymi, prawda? To dotyczy wszystkich postów. Czy to są posty dotyczące na przykład jakichś poglądów politycznych czy wydarzeń lokalnych. Moim zdaniem warto to robić, jak najbardziej. Kolejne pytanie. Prywatne czy zawodowe? Prywatne niech będzie. Jaki jest Pana kontakt ze studentami, z uczniami? Czy jest Pan lubiany nauczycielem? Czy uczniowie dobrze się czują na Pana zajęciach? Jak Pan to odbiera z własnej perspektywy? Z tym to bywa bardzo różnie. To znaczy, mnie się wydaje, że ogólnie jestem lubiany, ponieważ na zajęcia uczęszczają wszyscy studenci. Jest bardzo wysoka frekwencja, właściwie chyba 100%. I nie ma czegoś takiego, że ktoś wychodzi na przykład przed czasem, prawda? Są takie tematy dosyć interesujące i ogólnie staram się każdy temat przygotować w taki sposób, żeby to było coś, co przełoży się na późniejsze życie zawodowe tych studentów, prawda? Czyli na przykład, jeżeli prowadzę zajęcia z systemów informatycznych w służbie zdrowia, no to prowadzę te zajęcia pod kątem aplikacji informatycznych używanych na przykład w szpitalach, żeby studenci popracowali sobie w tego typu rzeczach, prawda, żeby wiedzieli, z czym spotkają się w późniejszym życiu zawodowym. No i to sprawia właśnie ten fakt, że zajęcia są dosyć ciekawe i studenci uczęszczają na nie. A czy mnie lubią? No wydaje mi się, że tak. Ogólnie uśmiechają się do mnie, ja uśmiecham się do nich, także chyba to świadczy o tym, że jestem lubiany. I jak jestem jeszcze ogólnie odbierany na uczelni? Wydaje mi się, że mam taki dobry kontakt z ludźmi. Zresztą byłem prorektorem do spraw studenckich, także zajmowałem się stypendiami, właśnie tymi sprawami studenckimi, akademikiem, kontaktem właśnie takim pierwszym studentów z uczelnią.
byłem jakby takim pośrednikiem. No i mimo, że nie pełnię już teraz tej funkcji projektora, bo nie pełnię teraz na uczelni żadnej funkcji i pracuję tam tylko jako informatyk i jako wykładowca adiunkt, no to cały czas ta sfera kontaktu pozostała, prawda? Czyli jak gdyby zajmuję się tymi rzeczami. Opiekuję się akademikiem, opiekuję się nowo przyjętymi studentami, kieruję ich na odpowiednie tory, prawda? Tłumaczę, gdzie jest dziekanat, gdzie jest rektorat, czym się zajmuje kanclerz, gdzie mają iść w sprawie określonych dokumentów i tak dalej. No i może to też sprawia w jakiś tam sposób, że jakiś tam ten poziom polubienia mnie troszeczkę wzrasta, prawda? No i chyba to było na tyle. Zostało nam w takim razie ostatnie pytanie. Wiemy, że oprócz tego, że jest pan wykładowcą, również jest pan trenerem taekwondo, zgadza się? Byłem już właściwie. I chciałabym tutaj zapytać, jak się zaczęła ta przygoda ze sztukami walki? Czy to była jakaś taka potrzeba serca? Czy może ktoś zachęcił? Jak to się wszystko rozpoczęło? Przygoda ze sztukami walki, to znaczy tutaj bym to podzielił na takie dwa etapy. Pierwszy etap to było takie dziecinne zafascynowanie Bruce'em Lee i tymi filmami, które kiedyś były bardzo popularne. Zapisałem się na karate, poćwiczyłem to karate chyba 2-3 lata. Miałem wtedy może, nie wiem, 13-14 lat. Potem chodziłem parę lat na judo, ale to cały czas nie było to. Jakoś nie było takiej czegoś takiego, co by mnie przykleiło do tych sztuk walki. No a potem, będąc już uczniem liceum, któregoś dnia po prostu się nudziłem i wyszedłem z domu. Wtedy jeszcze nie było takiego internetu dla wszystkich, że tak powiem. No i człowiek się czasami troszeczkę w domu nudził. No i właśnie wyszedłem z domu i zobaczyłem, że jest plakat taekwondo. Poszedłem na pierwszy trening, no i już tak właściwie zostałem. Bardzo mnie ta sztuka walki zafascynowała pod tym względem właśnie tego, że jest to sztuka walki, sport walki i system walki jednocześnie. Ale tutaj o tym można było mówić jeszcze ze 2 godziny, o tym dokładnie co to jest, ale ogólnie zafascynowało mnie taekwondo bardzo. Zacząłem trenować je w Skierniewicach, wtedy mieszkałem. Potem przeniosłem się tutaj do Kutna, to był rok bodajże 2000. No i tutaj w AZS-ie uczelni powstała też sekcja taekwondo, troszeczkę dzięki moim namowom, ale była bardzo popularna i, no i istniała właściwie do czerwca tego roku, bo teraz jest obecnie w stanie zawieszenia. Ale ludzi to przewinęło się przez nasz klub tutaj kutnowski, no myślę, że jak kilkaset nawet osób, to nie przesadzę. Samych czarnych pasów, że tak powiem, wyhodowaliśmy tutaj w Kutnie 17. To jest to dosyć duża liczba. No i ogólnie taekwondo jest ze mną każdego dnia właściwie, bo każdego dnia robię sobie jakiś taki chociaż 5-minutowy trening, chociaż chwilkę czasu, żeby na to znaleźć. Trenuję je troszeczkę swoje dzieci w formie takiej zabawy, prawda, żeby trochę zająć im czas, żeby troszeczkę je zmęczyć wieczorem, żeby łatwiej usnęły na przykład w formie takiej zabawy. I ogólnie staram się trzymać tej zasady, którą powiedział mi mój pierwszy trener. Może to troszeczkę brzydko zabrzmi, ale to zacytuję. Pamiętaj, kolega cię oszuka, znajomy cię pozostawi, przyjaciel cię zostawi, a taekwondo będzie z tobą zawsze. I to się ogólnie sprawdza, prawda? Nie chodzi mi o to, że mnie dużo osób zostawiło czy porzuciło, ale są takie przypadki, że człowiek się na kimś zawiedzie, no a to taekwondo rzeczywiście zawsze ze mną jest, prawda? I cały czas to czuję. W formie takiej właśnie fascynacji, że jest to sztuka walki, czyli cały taki system ćwiczenia fizyczne, ale też ta sfera duchowa, ten rozwój taki duchowy, to dążenie do doskonałości dzięki ćwiczeniom, które się właściwie nigdy nie osiągnie, prawda? Bo nie można być najlepszym, bo zawsze można być jeszcze lepszym, prawda? O jeden kolejny dzień treningu, jedną kolejną godzinę treningu. Także jest to taki właśnie ogólny system, którego się bardzo, bardzo mocno trzymam. I mimo właśnie, że klub jest teraz zawieszony, to od września planuję wznowienie działalności. Chwilowo jestem trochę ograniczony czasowo, ale no ale tak jak mówiłem, taekwondo jest ze mną i na pewno ze mną będzie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia w kolejnym programie Trzy Pytania Do.
Salon Sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza.